Mi osobiście bardzo zależało na tym, aby właśnie reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta nastąpiła. Kilkukrotnie już taka Młodzieżowa Rada Miasta w naszym mieście realizowała wiele też oczywiście projektów, ale była wybierana. I w dniu dzisiejszym mamy właśnie takie pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, trochę w nowej formule, ze zmianą również statutu. Także no ja pokładam wielkie nadzieje w tych młodych ludziach, którzy no reprezentują swoje szkoły, swoje koleżanki i kolegów z gimnazjów i szkół średnich z naszego miasta. Także trzymam mocno kciuki. Gratuluję jednocześnie wyboru, gratuluję przeprowadzenia całej procedury pani koordynator, pani Marcie Myśliwiec. Jest bardzo energiczną, sympatyczną osobą. Mam nadzieję, że da radę. Ja również ze swojej strony jestem do dyspozycji, zawsze będę wspierał Młodzieżową Radę Miasta, bo mówię to z całym przekonaniem i z pełną świadomością, że to przyszłość naszego miasta. Ja też chodziłem tutaj do szkoły i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę kandydował do tej powiedzmy starszej Rady Miasta, aczkolwiek tym starszym nie do końca się czuję. Także myślę, że ten kontakt między nami będzie bardzo dobry. Kamień spadł z serca 30 września, kiedy otworzyliśmy tak naprawdę karty z protokołami i okazało się, że Młodzieżowa Rada Miasta może się ukonstytuować, bo było na tyle dużo chętnych, że po prostu mogliśmy rozpocząć działania. A teraz rzeczywiście tak trochę stresu było, zarówno to są ich pierwsze kroki, jak i moje, więc myślę, że już teraz wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Rola koordynatora będzie taka, żeby ich wspierać i motywować do działania i trochę pokazać, w jaki sposób mogą coś zrobić, co mogą zrobić oraz czasem ich naprowadzić na to, co powinniśmy działać, w jakim kierunku. Natomiast, tak jak już mówiłam wcześniej, w pełni chciałabym, żeby te działania wychodziły jakby z ich inicjatywy, a ja, jak już powiedziałam, będę ich wspierać w tym, co chcą robić.